Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Magla Kosmetycznego. Wiosna w pełni, a my jesteśmy załamane stanem naszych włosów po zimie. Od czego zacząć? Od pielęgnacji, dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o odżywkach do włosów w sprayu. Nie zawsze mam czas na pozostawienie odżywki na 10-15 minut, a potem na jej spłukiwanie, dlatego wybieram częściej odżywki w sprayu. Produkt firmy Schauma, jedwabiste rozczesywanie. Bardzo. Tak, i to jest preparat z proteinami jedwabiu. I dzięki tej zawartości włosy świetnie się rozczesują, nie plączą, są lekkie, a właśnie co najważniejsze, ten preparat nie obciąża włosów i uwaga, zapach tego preparatu podoba się facetom. Feromony? Koszt około 10-11 zł. W skali od 1 do 5? 4. Okej, czyli zasłużone 4. Całkiem nieźle. Ja Wam chciałam powiedzieć o produkcie z tej samej półki. Mgiełka do włosów Jantar marki Farmona. Również 11 zł. Po raz pierwszy kupiłam ten preparat na lato po przeczytaniu, że aktywny wyciąg z bursztynu jest naturalnym filtrem UV. Ochrona przeciwsłoneczna w wakacje jest bardzo ważna i ten produkt oceniam na od 1 do 5 na 5. Super. Jest naprawdę fajny i niedrogi i warto po niego sięgać nie tylko latem. Super się sprawdza i fajnie odżywia włosy. Nie obciąża włosów? Nie obciąża absolutnie. I on jest do dostania w drogeriach? Czy tak, raczej w aptekach. To ja tutaj mam nowość, Gliskur i to jest ekspresowa odżywka regeneracyjna. To jest nowa linia. To jest nowa linia. Bardzo fajna jest ta linia, jest świetna, bo tak naprawdę większość kobiet narzeka chyba na brak objętości, a ta odżywka sprawia, że one jej nabierają i tak naprawdę włosy są lekkie, nie elektryzują się. Też jej używam. Jest bardzo przyjemnym kosmetykiem, wartym swojej ceny. A 16 kosztuje? Zł. Powiedzmy sobie też o jedwabiu, bo to jest bardzo fajny produkt, który jest nie tylko przeznaczony do intensywnej regeneracji włosów, ale chroni też przed działaniem gorącej temperatury suszarki, prostownicy czy lokówki. Ja mam jedwab Delia Cosmetics. On kosztuje 15 zł. Raczej jest z tej niższej półki, niemniej jednak jest rewelacyjny w swoim działaniu. Kupiłam go po raz pierwszy, ale na pewno kupię go po raz kolejny. Mam coś dla włosów zniszczonych i wymagających regeneracji, szczególnie po lecie lub ciepłych wakacjach w ciągu roku. Jest to marka Chloran i olejek z wyciągu z mango. Przepięknie pachnie. Nie obciąża włosów. Można stosować zarówno na mokre, jak i na suche. Oczywiście raz zdarzyła mi się wpadka i nałożyłam za dużo tego preparatu i możesz sobie wyobrazić, jaki był końcowy efekt. Był świeży. Bardzo tłusty, ale już wiem, jakich błędów unikać. Naprawdę polecam. Nie jest najtańszy, 46 zł, ale naprawdę cudownie regeneruje. Spray Pantene Pro V, również z nowej serii, pewnie doskonale kojarzycie Martę Żmudę Trzebiatowską, która reklamuje te produkty. Tak, jest jej wszędzie pełno, tak, na billboardach. Tak, no błyszcząca odżywka chroni włosy przed wysoką temperaturą, przed uszkodzeniami, ma lekką formułę, bardzo przyjemny zapach i kosztuje 23 zł. Czyli idealna do walizki na wakacje. Idealna do walizki na wakacje i polecam Wam nie tylko spray, ale całą serię Pantene Pro V. Produkt ewidentnie się sprawdził i również oceniam go na 5. Dzisiaj wszystko chwalę po prostu. To jest z kolei profesjonalny kosmetyk z salonu i jest to Hermania marki Kemon. I to jest nabłyszczacz. I tak naprawdę ja jestem posiadaczką włosów matowych. Może dzisiaj tego nie widać, bo właśnie przed programem użyłam właśnie tej mgiełki. Przepiękny cytrusowy zapach. Droga. Jedyny zarzut to jest cena i to jest 60 zł i ten produkt możecie dostać tylko i wyłącznie w salonach fryzjerskich. Wydajny produkt? Jest to bardzo wydajny produkt, stosuję codziennie, to już jest moja druga butelka i tak naprawdę
miesiąc to jest taki czas, kiedy ten nabłyszczacz powinien wystarczyć. Nie obciąża włosów. Nie skleja? Nie skleja i bardzo fajnie, równomiernie opada na włosy. Porozmawiamy sobie o fryzurach, o kultowych fryzurach gwiazd, które pomimo, że znamy je już od kilkudziesięciu, kilkunastu lat niektóre... No to wciąż je naśladujemy. Wciąż je naśladujemy. Karolina, od czego zaczynamy? Krótka fryzura Mii Farrow. Za rewolucyjną zmianą uczesania Mii stał słynny stylista Vidal Sassoon. I on obciął włosy aktorce do roli Rosemary w filmie Romana Polańskiego Dziecko Rosemary. Mia Farrow eksperymentowała jeszcze z innymi uczesaniami, ale tylko ta fryzura weszła na dobre do historii fryzjerstwa. Strzyżenie Farrow nosi teraz Michelle Williams. Podobny sposób włosy nosiła także Monika Brodka czy Audrey Tautou. Zanim Norma Jean stała się znaną i uwielbianą przez miliony Marilyn Monroe, miała ciemne włosy, falowane. Jej uroda nie wyróżniała się wówczas tak jak kilka lat później, kiedy obcięła włosy na krótko i zamieniła je na platynowy blond. Cudowny platynowy blond, który stał się jej znakiem charakterystycznym. No mimo tego, że już od jej śmierci minęło kilkadziesiąt lat, do tej pory jest elementem, który ją wyróżnia. Kolejną kultową fryzurą jest fryzura Farrah Fawcett. Długie włosy, które nie są nudne, tak. I ta sztuka w 100% udała się fryzjerowi aktorki, który pracował na planie Aniołków Charlie'ego. Tej pierwotnej wersji. Tak, dokładnie. Aktorka nosiła wtedy długie, warstwowo wycieniowane włosy. Fryzura aktorki w latach 70. i 80. była jedną z najczęściej kopiowanych fryzur. Wywinięte na zewnątrz loki i grzywka przeżyły swój renesans ponownie, kiedy fryzurę reaktywowała Madonna. To dzisiaj jest zresztą bardzo popularne. Teraz oczywiście panna Jennifer Aniston. Serial Przyjaciele, tak zwani Frenchy. Chyba wszyscy kojarzą. Kojarzą wszyscy. Ta młoda Rachel miała taką dosyć charakterystyczną fryzurę, którą kopiowały wówczas po prostu miliony kobiet na całym świecie. Te jej słynne pazurki przeszły absolutnie do historii. Sama Jennifer Aniston nienawidziła tej fryzury. Ona przyznała się zupełnie niedawno, że był to najgorszy koszmar, jaki mógł zafundować jej fryzjer. Jak widzicie, jej się nie podobało, ale tysiącom kobiet na całym świecie jak najbardziej. Na koniec słynny bob Victoria. Kiedy Victoria Beckham postanowiła zerwać z imidżem posh ze Spice Girls, pierwszym krokiem, który podjęła, było obcięcie i rozjaśnienie włosów. To była bardzo znana fryzura, wtedy po prostu hurtem wszyscy kopiowali. Kobiety szły do fryzjera i mówiły, że chcą mieć fryzurę na Victoria Beckham. Dokładnie i tak naprawdę Victoria wyglądała średnio w tej fryzurze, ale tak naprawdę podobało. Po kilku latach miliony kobiet odkryły uroki krótkich fryzur. Tak, ładnie. Dzisiaj to tyle. Zapraszamy oczywiście za tydzień. Będą kolejne nowości kosmetyczne, będzie trochę krytyki, będzie trochę chwalenia. Zostańcie z nami.